mamy całą masę ludzi, którzy potrzebują mieszkań. To są mieszkania albo komunalne i tutaj będą właśnie mieszkania komunalne, albo mieszkania socjalne, to znaczy dla osób, które są eksmitowane, nie spełniają takich standardów. To są mieszkania w czterech typach, 25, 35, 45 i 65 metrów kwadratowych. Na tą chwilę jesteśmy w trakcie kończenia stanu surowego pierwszego etapu. Rozpoczynamy prace wykończeniowe i bezpośrednio po podpisaniu umowy na dofinansowanie drugiego etapu zaczniemy pracę drugiego etapu. Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Wspierania Budownictwa Socjalnego i Komunalnego przydzielił dotację w wysokości ponad 7,5 miliona złotych, czyli pokrywamy 35% kosztów tej inwestycji. Teraz przystępujemy do budowy etapu drugiego, to jest w sumie będzie 10 bloków czterokondygnacyjnych, w sumie prawie 180 mieszkań, komunalnych mieszkań. To jest w pobliżu osiedla przy Magnolii, także to jest taki cały kompleks. Tu będzie też dom kultury, będzie żłobek, będzie biblioteka, także będzie taki cały kompleks kulturalny.